Dzień dobry, Ewa Chłopska-Wasilewska. Zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń tygodnia. W fabryce Gromana w Łodzi w zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o wsparciu dla firm, które zdecydowały się na inwestycje w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej w drugiej połowie 2021 i pierwszej połowie 2022 roku. W ich gronie znalazły się także przedsiębiorstwa z Kutna. Sirmax Polska, Kellogg Company, Cotanati, Good Mills Polska, Sonoco. Adekwatnie do narracji przyjętej w trakcie uroczystości, łódzka specjalna strefa ekonomiczna budująca ekosystem wsparcia dla przedsiębiorców, każdej z firm ofiarowała sadzonkę drzewka. W trakcie wydarzenia zarząd łódzkiej strefy SSE promował także program Reopen UK. To odpowiedź na niekorzystne skutki gospodarcze, jakie wywołał Brexit u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Wakacyjne świętowanie 50-lecia istnienia Kutnowskiego Domu Kultury oficjalnie rozpoczęte. W weekend w centrum naszego miasta odbyło się pierwsze muzyczne wydarzenie inaugurujące cykl letnich jubileuszowych imprez KADEK-u. KADEK zapowiada, że na swoje 50-lecie w okresie wakacyjnym zorganizuje łącznie 50 imprez plenerowych. Cykl rozpoczęli panowie z grupy Wisła Hot 4, to warszawska grupa muzyków grających wysokoenergetyczny tradycyjny jazz, kierowana przez angielskiego wokalistę trębacza Marka Szefera. Weekend świętowano również w Łaniętach. To za sprawą jubileuszu 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach oraz Bitwy Regionów. W parku w Łaniętach na mieszkańców czekało szereg atrakcji, m.in. potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu kutnowskiego, występy artystyczne zespołów folklorystycznych, dmuchańce i zabawa taneczna. W obchodach uczestniczył wójt gminy Łanięta Tomasz Szczęsny. Gmina Krośniewice otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości prawie 150 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Krośniewice Zielona Gmina z pomysłem. Symboliczny czek na ręce burmistrz Katarzyny Erdman wręczył marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Gmina Krośniewice jest jedną z 22 gmin w Łódzkiem, którym przyznano dofinansowanie. Celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych łódzkiego, zazielenienie regionu i sprawienie, by stał się jeszcze piękniejszy. Część projektu skierowana została do samorządów. Coraz więcej młodych bocianów przebywa pod opieką Kutnowskiego Stowarzyszenia Pomagam Bocianom. Jak wspominają przedstawiciele organizacji, ich historie są często dramatyczne. W miniony weekend stowarzyszenie poinformowało o młodych bocianach, które trafiły pod jego opiekę. W sobotę, 2 lipca, było ich już 11. Na stronie lookcam.pl, pasieka Bocianie Gniazdo, można oglądać transmisję live. Cały czas jednak potrzebne są środki wsparcia finansowego, które pomogą w wykarmieniu maluchów, a także zakupie sprzętu niezbędnego do pomocy bocianom z naszego regionu. Można pomóc w zbiórce funduszy. Informacje znajdują się nas na Facebooku Stowarzyszenia. Na wtorkowej sesji Rady Miasta Kutno radni przegłosowali wzrost opłat za wyżywienie dzieci w żłobku miejskim Wesoła Łąka, zarządzanym właśnie przez miasto Kutno. Głosy były mocno podzielone, jednak ostatecznie uchwała weszła w życie. Jak czytamy w jej uzasadnieniu, decyzja ta podyktowana była znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych. Na mocy uchwały maksymalna kwota, jaką żłobek może pobrać za wyżywienie, to 20 zł. Nie musi jednak taka być. Pani Magdalena Konczarek nadal będzie zarządzać Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Dotychczasowa dyrektor instytucji otrzymała powołanie od prezydenta Kutna. Pani dyrektor będzie pełnić swoją funkcję od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2025 roku. To dla mnie duże wyróżnienie i ważna misja na kolejne 3 lata. Mam wiele ciekawych pomysłów, które przez ten czas będę chciała realizować, podkreślała podczas spotkania nowo powołana dyrektor. Ciężkie maszyny wjechały na targowice. Magistrat informuje, że zarządzający targowiskiem miejskim rozpoczął 4 lipca prace modernizacyjne. Budowana jest droga dojazdowa do głównej bramy wjazdowej przy ulicy Narutowicza do ogrodzenia po przeciwnej stronie placu handlowego. Powstanie również droga z kostki brukowej, zapewnia magistrat. Zakończenie robót ma nastąpić w czwartek 7 lipca, czyli przed piątkowym i sobotnim funkcjonowaniem targowicy, wyjaśnia Joanna Brylska, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta. Ogólnopolskie media donoszą o kłopotach ojca, pochodzącego z Kutna wiceministra Tomasza Rzymkowskiego. Dziennikarze Radia Z ustalili, że mężczyzna miał dopuścić się molestowania seksualnego jednego z członków rodziny, za co trafił do aresztu. Jak ustalili dziennikarze Radia Z, mężczyzna miał zostać zatrzymany w ubiegłym tygodniu za przestępstwa na tle seksualnym, do których miało dojść wielokrotnie i wiele lat temu. Został aresztowany na 3 miesiące, podaje rozgłośnie. Rodzina jednak nie potwierdza tych zarzutów. Mieszkańcy ulicy Granicznej i okolic Kutna zyskują miejsce, w którym będą mogli spędzać wolny czas na terenach zielonych. Tuż obok bloku numer 17 kończą się prace nad zielonym skwerem. Jego powierzchnia to około 2000 m2. W grudniu Urząd Miasta w Kutnie informował, że w ramach prac przewidziano uporządkowanie terenu, budowę alejki wraz z montażem ławek i koszy oraz nowe nasadzenia w postaci drzew.
W weekend odwiedził to miejsce pomysłodawca inicjatywy radny Łukasz Walczak wraz z prezydentem Kutna Zbigniewem Burzyńskim. Zakończono modernizację ulicy Wysockiego w Kutnie. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł około 520 tysięcy złotych. Wykonana została nowa nawierzchnia ulicy, wjazdy do posesji, chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów, wymieniono również krawężniki. Obecnie trwają czynności odbiorowe, a w najbliższych dniach pojawi się oznakowanie pionowe i poziome, wyjaśnia Joanna Brylska, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta. Mimo wakacji inwestycje w powiatowych szkołach nie zwalniają tempa. W 5 placówkach już wkrótce powstaną nowe ekologiczne pracownie. W 5 szkołach powiatowych powstaną bowiem nasze ekologiczne pracownie, współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach edukacji ekologicznej. A zostaną one zrealizowane w 1. Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, 2. Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Kasprowicza w Kutnie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Domostwo w Rzychlinie, Zespole Szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie, Zespole Szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica w Kutnie. 30 czerwca radni gminy Kutno podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Kutno na lata 2021-2030. Za przyjęciem tego strategicznego dokumentu dla gminy głosowało 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym. Gmina Kutno ma być dynamicznie rozwijającą się, z poszanowaniem każdego członka społeczności lokalnej, ceniącą dziedzictwo materialne, kulturowe i przyrodnicze, wzmacniającą więzy międzyludzkie, dbającą o zasoby naturalne wspólnotą samorządową. Realizacji zaś wizji gminy w 2030 roku służyć mają trzy cele strategiczne w obszarach infrastruktury publicznej, społeczności lokalnej i ochrony zasobów przyrodniczych. Już w sierpniu w naszym mieście zorganizowany będzie łódzki etap Grand Prix amatorów na szosie rowerem przez Polskę. Jest to cykl rajdów dla miłośników jednośladów, który w okresie od kwietnia do września odbywa się we wszystkich województwach w Polsce. Szykuje się duże wydarzenie rowerowe w Kutnie. Chętni mogą brać udział w przejażdżkach na trzech dystansach: rekreacyjnym 88 km, sportowym 120 km, podróżniczym 205 km. Kutnowski etap Grand Prix planowany jest na 21 sierpnia. Strona rajdu rajdydlafrajdy.pl. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki tegorocznych matur we wszystkich szkołach w województwie. W naszym województwie do egzaminu przystąpiło 16 934 osoby, maturę zdało 77%. W powiecie kutnowskim do egzaminu przystąpiło 667 osób, maturę zdało 472 abiturientów, co daje zdawalność na poziomie 71%. Na podium wśród szkół na pierwszym miejscu znalazło się Akademickie Liceum Ogólnokształcące ze zdawalnością 100%. Na drugim miejscu pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Henryka Dąbrowskiego 98% zdawalności. Na trzecim drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Kasprowicza w Kutnie ze zdawalnością 87%. Łódzkie smakuje, gdy koła gospodyń wiejskich gotuje. Ruszyły zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu kulinarnego Łódzkie smakuje, który zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich w Radomsku. Konkurs jest adresowany do kół gospodyń wiejskich, a przygotowane przez nie potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: wytrawne smaki łódzkiego i słodkie smaki łódzkiego. Za najsmaczniejsze potrawy i wypieki czekają atrakcyjne nagrody od 3 do 5 tysięcy złotych. Wojewódzkie Święto Plonów odbędzie się w tym roku 21 sierpnia w Radomsku. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 1 sierpnia o godzinie 23.59. Formularz zgłoszeniowy i wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie łódzkie.ksow.pl. Muzeum Regionalne w Kutnie z kolejnym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego przedmiotem będzie konserwacja elementów związanych z Pałacem Saskim. Celem zadania jest konserwacja zbioru trzech typów eksponatów: kurdybanów, mebli i elementów związanych z Pałacem Saskim w Kutnie. Wytypowane obiekty mają kluczowe znaczenie dla stworzenia aranżacji nowej ekspozycji stałej. W ramach zadania planowana jest gruntowna konserwacja, przywrócenie dawnej światłości eksponatom pochodzącym z XVIII-XIX wieku. Komnaty kutnowskiego pałacu uzyskają nowy blask, a elementy poddane konserwacji w znaczący sposób go podkreślą. Na sygnale. Do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki doszło w minioną sobotę w Rzychlinie. Ze zgłoszenia na policję wynikało, że przy ulicy 1 Maja samochód osobowy uderzył w drzewo, pojazd złamał słup energetyczny. Do akcji zadysponowano Ochotniczą Straż Pożarną z Rzychlina. Jak informuje OSP, strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, w tym płyny eksploatacyjne, które wyciekły z ciężarówki. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci młodego mężczyzny, którego ciało znaleziono we wtorek 28 czerwca w okolicy Torów w Witonii. Przy zwłokach znaleziono kilkaset gramów narkotyków, mefedron, haszysz i amfetaminę, a także plik banknotów o łącznej wartości 25 tysięcy złotych. Denatem okazał się 36-letni mieszkaniec Łodzi. Nie są znane przyczyny śmierci. Od załamania pogody rozpoczął się lipiec w powiecie kutnowskim. Po burzach, które w piątek 1 lipca przeszły przez powiat kutnowski, strażacy interweniowali 35 razy. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do złamanych gałęzi i powalonych drzew. W sumie odnotowali 26 takich zdarzeń. 7 interwencji związanych było z wypompowywaniem wody w zalanych posesjach. Jedna interwencja dotyczyła uszkodzonego dachu w Kutnie oraz zabezpieczenia zerwanej linii energetycznej, informuje młodszy brygadier Mariusz Jagodziński, oficer prasowy KPSP w Kutnie. Do bardzo groźnego zdarzenia doszło 6 lipca w naszym regionie. Kierowca wjechał na przejazd kolejowy, doprowadzając do zderzenia z pociągiem ŁKA w miejscowości Grudze w powiecie łowickim. 27-letni kierujący ciągnikiem siodłowym marki MAN z naczepą z nieustalonych przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, doprowadzając do zderzenia z pociągiem. W chwili zdarzenia z pociągiem podróżowało kilkadziesiąt osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca był trzeźwy. Kutnowscy policjanci przypominają, za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa każdy mieszkaniec naszego regionu może zadbać o swoje bezpieczeństwo, dzieląc się z policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył w swojej okolicy. Policjanci z Kutnowskiej Komendy cały czas monitorują zagrożenia pojawiające się na mapie, a także podczas realizowanych zadań zwracają baczną uwagę na wszystkie dotychczas wskazywane punkty na mapie. Mapa funkcjonuje od 2016 roku. Do chwili obecnej za pomocą mapy wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie 6535 zgłoszeń. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia.